W więzieniu kieleckim, które było przewidziane na 400 osób, momentami ci ludzie mieścili nawet około 1000. Po raz 11 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Jodła przypomniało wydarzenia sprzed 73 lat podczas inscenizacji Rozbić więzienie UB. Chciałyśmy się dowiedzieć z tej rekonstrukcji naprawdę troszeczkę więcej niż nam przekazano, albo niż domyślałyśmy się. I ja ogromnie się wzruszyłam. Rekonstrukcja nawiązywała do brawurowej akcji oddziału pod dowództwem Antoniego Hedyszarego przeprowadzonej w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku. W moim domu o tym się mówiło, to zostało, to przekazałam moim dzieciom. Podczas rozbicia więzienia UB na ulicy Zamkowej uwolniono ponad 350 osób, w tym wielu partyzantów AK przetrzymywanych przez komunistyczną bezpiekę. Te inscenizacje robimy przede wszystkim dla młodych ludzi, podkreśla Dionizy Krawczyński, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Jodła. Ci młodzi ludzie są o tyle dla nas świetnym odbiorcą, że dla nich Armia Krajowa to Wojsko Polskie w konspiracji. Nie lewicowe, nie prawicowe, tylko Wojsko Polskie w konspiracji, którego nadrzędnym celem jest walka o niepodległość tego kraju. Inscenizację na Wzgórzu Zamkowym obserwowało kilkaset osób. Młodych ludzi nie brakowało. Chcieliśmy pokazać dzieciom, jak wyglądało to na żywo, a poza tym no zawsze to jakaś atrakcja, niech zobaczą. Bardzo fajnie to było pokazane, jak odbijali tych więźniów i bardzo mi się to podobało. Zapamiętasz? Tak, zapamiętam na pewno. Na pamięć zasługują nie tylko wydarzenia sprzed 73 lat, ale przede wszystkim ludzie, którzy brali udział w akcji, wydawałoby się niemożliwej do przeprowadzenia. Szary, który dowodził, i Bębiński, którego oddział również tutaj brał udział w akcji, tak potrafili zorganizować tę akcję, łącznie z wszystkimi działaniami pozorowanymi, ze zdobyciem sprzętu, ze zdobyciem samochodów, potem z rozstawieniem posterunków tutaj w mieście, że ta nocna akcja zakończyła się wielkim powodzeniem. W tym roku inscenizacja w szczególny sposób poświęcona była kobietom kieleckiej konspiracji. To między innymi dzięki ich poświęceniu i bohaterstwu oddziałom podziemia udało się przeprowadzić wiele akcji, w tym rozbicia kieleckiego więzienia UB. Chcemy uświadomić wszystkim, że to nie tylko panowie walczyli z bronią w ręku. Oglądający rekonstrukcję otrzymali 150 zniczy, które zapłonęły przy murach dawnego więzienia UB. W ten sposób upamiętniono tych, którzy o wolność ojczyzny walczyli do końca.